Niektórzy mówią, że Gdynianka to nawet stan umysłu, jeżeli chodzi o restaurację. To miejsce zawieszone w czasie i przestrzeni. Od 1987 roku wystrój wnętrza podlegał niewielkim zmianom. Receptura pizzy cały czas ta sama i nie jest to zwyczajna pizza. Na mapie Polski, obok takich lokali jak szczecińskie Piccolo albo słupski Poranek, jest to jedna z pierwszych takich autorskich pizzerii, która w sposób, może powiedzieć, indywidualny podeszła do tego włoskiego placka. W tygodniu cały czas są tam tłumy. Ja zawsze zabieram turystów czy też znajomych, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Gdyni, właśnie na Gdyniankę i faktycznie jest ta opinia, że drugiego takiego dania nie ma. Morskie opowieści, które się przez gastronomię tutaj przewijają, to też jest ważny element. Też element, można by powiedzieć, element przedsiębiorczości, bo cała historia pozyskania pieca, który najpierw stał w Gdańsku. Od 1987 roku to jest ten sam piec, regularnie czyszczony. Tam nie było żadnego pójścia w nowoczesność, można by powiedzieć. To jest cały czas taki szacunek dla tego odbiorcy, który przychodzi, wie, czego oczekuje.